Minęły 2 tygodnie od opublikowania patch notesów do blunców i ja się pytam, gdzie jest patch? Nadal nie ma patcha, nadal czekamy na patch, który znerfi oczywiście Darkling Gunnera, ale widziałem, że coraz więcej osób zaczyna grać inżyniera, więc bardzo możliwe, że inżynier będzie kolejną OP małpką, którą ludzie będą po prostu abuzowali. I zresztą ja też troszeczkę sobie tego poużywałem. XXL Trap to jest coś, na co warto zbierać sobie expa, a ja dzisiaj zagram bardzo taką dziwną taktyką, ale z jakiegoś powodu to jest bardzo komfortowe. Nie wiem, przyjemnie po prostu mi się czymś takim gra. Otworzymy sobie też skrzynkę za 200 właśnie tych punktów. Nawet nie wiem, nie mam pojęcia, jak one się nazywają. A wy, jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście subskrybujcie kanał, to dzięki temu dostaniecie taką skrzynkę za friko. Serio, jeden like pod tym filmem, to jedna skrzynka dla was. Nie wierzysz, to sobie sprawdź. 1500, 1000, o, ex do Darkling Gunnera. Tego mi brakowało tutaj. Okej, okay. Joju, ile rzeczy się dostaje. I mamy boosta na 2 godziny, okej. Okay. Niech będzie, w sumie otworzymy sobie kolejną skrzynkę, bo jak mogę sobie otworzyć, to czemu nie? Zawsze troszkę może expa wpadnie na małpki, których potrzebuję teraz, bo zbieram sobie na pierwszy piąty tier i będzie to, uwaga, 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 The Tag Zone, dokładnie, zbieram na to, jest to bardzo opłacalne, ta taktyka, której będę używał, jak widzicie 37 pucharków, ale udajmy, że tutaj nic nie ma, ta taktyka jest naprawdę spoko i mówię, jest taka komfortowa, bo innymi rzeczami, jak tam druidem, Dart Monkey, czyli tą zwykłą, podstawową małpką, jak grałem, to tak nie czułem tego komfortu, nie? A tutaj jest tak w miarę dobrze, tylko że kurde, ta mapa jest bardzo krótka i nie mam pojęcia, czy mi się to uda tutaj dobrze pokazać tą taktykę. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby rzeczywiście to się udało i też się pojawiają pytania. Flotar, kiedy będą rozgrywki z widzami? Ja zawsze odpowiadam tak samo. Słuchaj, rozgrywki z widzami będą wtedy, kiedy pojawi się aktualizacja z expem za prywatne gry, bo wyobraźcie sobie tak, że powiedzmy tak dziennie, powiedzmy mam pół godziny, żeby sobie pograć w blunsy, więc raczej wolę to wykorzystać na to, żeby sobie podekspić jakąś małpkę, a nie żeby grać z widzami, bo trzeba wbijać po prostu te małpki, ale o, ja jakoś źle postawiłem. Ale jeżeli będzie po prostu możliwość właśnie zdobywania expa, okej, okay, gościu gra boomerang, no przynajmniej coś, wiecie, coś innego, a nie cały czas to samo. O kurde, przybijałem się balony pierwsze, co jest? Nie sądziłem, że będzie taki tutaj problem. Dobra, będziemy mieli małego lika, trudno się mówi. Na tej mapie chyba jeszcze nie grałem tą taktyką, więc będzie można sobie to przetestować, a jeżeli wiadomo, mi to nie do końca wyjdzie, halelik, nie no, na czerwonych, to trochę wstyd, nie, można by było tak powiedzieć, ale trudno, on wysyła, czekaj, czy on wysyła niebieskie balony? Tak, wysyła niebieskie, ale co mu po tym, skoro ja już mam przygotowaną tutaj obronę, dzięki której no raczej sobie z niczym nie poradzi, także kolejną rzeczą jest postawienie obyna. O, zielone, okej, okay, myślałem, że to on wysyła zielone, ale to nie, to coś innego. No i będę musiał usunąć zaraz to, bo troszkę mi to przeszkadza. I jeżeli będzie chciał mnie na przykład zraszować białymi balonami albo żółtymi, no to już bym miał problem, nie? Już by pojawił się problem, ale widzę, że gościu gra w miarę pasywnie. Dobra, weźmiemy sobie tutaj go postawimy, w tym miejscu. No, i gramy sobie też pod wioski, pod dolne drzewko wiosek, ponieważ zależy nam na tym, żeby postawić jak najwięcej tutaj małpek. I czekajcie, tak myślę, gdzie ją postawić? Tu. Bo dolne drzewko po prostu we wiosce działa w ten sposób, że upgrade'y są tańsze. I jeżeli zestakujemy po prostu parę takich wiosek pod dolne drzewko, no to wtedy będzie można stawiać naprawdę dużo fajnych małpek za naprawdę minimalne pieniądze. Czyli gościu gra tak, bo o kurde, czy to jest środkowe drzewko boomerang? Chyba tak? Dobra, to sobie weźmiemy na pewno i faster shooting. A czemu on cały czas... Ty, coś mi tu śmierdzi. Ha. Gościu... Gra bardzo ciekawie, tak bym powiedział. Bardzo ciekawie. No, my wysyłamy sobie białe. Jak widzicie, na razie cały czas wysyłam mu balony. Nie ma czegoś takiego, że o kurde, jest przestój. Jest problem z... Jest problem z wysyłaniem tych balonów. Nie ma żadnego na razie problemu. I dobra, postawimy sobie lodową małpkę, powiedzmy w tym miejscu. Zrobimy ją pod... Tu, pod dolne drzewko. Owszem, coś takiego zrobimy. O, zaczął wysyłać żółte balony, także fajnie. I to sobie usunę. Nie wiem, przeszkadza mi to bardzo, więc usunę to. Musimy mieć też miejsce na wioskę, czyli on gra tylko pod boomeranga, fajnie. Zastanawiam się, jakie ma... jak wygląda jego reszta małpek. Bo w sumie nie wiadomo.
On cały czas tylko jeny używa i sobie naprawdę dobrze radzi. Fajnie, fajnie, fajnie. Widzieć jakąś inną taktykę i mogę wam, wiecie, pokazać tą inną taktykę na odcinku, a nie tylko cały czas używanie tego samego. Teraz tak, postawimy sobie tutaj w tym miejscu. Okej, coś takiego, wioska, tylko ja powinienem coś innego może postawić, mimo wszystko, na przykład lodową małpkę. Zastanawiam się, nie no, potrzebujemy też wioski, bo za chwilę będą kamobalony, a z kamobalonami może być mały problem. Dobra, to sobie kupujemy i teraz powinienem już zbierać powoli kasę znaczy powinienem odkładać kasę, żeby później spamować go żółtymi, ale powiedzmy, że wstrzymamy się z żółtymi do kolejnego poziomu. O, to jest spoko. To jest naprawdę fajne ulepszenie, a nie, przepraszam, musimy mieć jeszcze to ulepszenie, bo wtedy balon zamrożony, po prostu inne balony będą się o niego rozwalały, to jest też naprawdę fajne. I mamy 10. rundę, więc trzeba by było powoli myśleć o tym, żeby sobie kupić to. Więc ja przeniosę się na chwilę na niebieskie balony, żeby sobie troszkę kaski odłożyć, bo wydaje mi się, że na 12 może gościu zraszować mnie jakimiś kamobalonami. A widzicie, już leci pierwszy kamobalon. Dobra, uda się? Okej, udało się, całe szczęście. Więc mamy już wszystko przygotowane. Czy on w ogóle ma coś na kamo? Możemy mu wysłać. Cyk, taki po prostu mały prezent ode mnie. Nie no, o! Okej, ma problem z kamobalonami. No to słuchaj. No to trzeba to wykorzystać. Przepraszam, że wykorzystuję to, nawet zboostuję sobie te małpki. I koniec rozgrywki. No właśnie, gościu po prostu nie ogarnął, że nie ma czegoś takiego. No, to tak mniej więcej prezentuje się ta taktyka. Jak widzicie, jest całkiem przyjemna i coś tam się nawet udało ugrać. Problem jest w late game'ie. Dlaczego? Bo ja nie mam żadnego 5. tieru. Więc nawet jeżeli, wiecie, ja postawię dużo tych czwartotierowych spike factory, tylko tak shooterów, no to i tak będzie problem, że no 5. tier by się po prostu przydał, a nie mam pojęcia, ile mi teraz tutaj brakuje. 18 tysięcy? No nie, no jeszcze troszeczkę trzeba pograć. Tej mapy za bardzo nie lubię, ale i tak spróbujemy coś tutaj fajnego podziałać i coś tutaj ugrać. Dobra, zbieramy sobie standardowo naobyna, zobaczymy, czy to wypali, czy też nie. Postawmy może go gdzieś w tym miejscu, czekajcie, może nawet go troszkę... Tak, o, na środku, niech sobie będzie. Oj, ja czerwony balon i niepotrzebnie. I gościu gra na dwóch Darkling Gunnerów. Ciekawie, nie ukrywam. Jednego sobie skierował tutaj w tą stronę, drugiego tu. No dobra, niech będzie. I teraz stawiamy sobie kolejnego tak shootera i robimy go oczywiście pod dolne drzewko. Wiadomo, no raczej będę, wiecie, dokładnie to samo stawiał, po prostu chcę się upewnić, czy na pewno ta taktyka jest ok na późniejsze, wiecie, może nie na późniejsze rundy, ale w takim mid game'ie powinienem móc gościa spróbować już zraszować czymś tam. Dobra, czyli tak, 4. runda i za chwilę będzie 5., czyli zaczną się dopiero zabawy z przeciwnikiem. Teraz kolejny plan to jest, żeby postawić wioskę tutaj gdzieś, żeby jak najwięcej po prostu tych tak shooterów i lodową małpkę też, żeby jakoś fajnie objęła. I trzeba też lodową małpkę postawić, właśnie, zapomniałem o tym. Postawimy ją sobie, powiedzmy, w tym miejscu. Okej, coś takiego sobie zrobimy. I gościu nic nie wysyła. Może zbiera na jakieś ulepszenie? Zastanawiam się, jaki on ma plan. Bo nic kompletnie nie wysyła. Ciekawe. Nie spotkałem się z czymś takim. Może zapomniał wysyłać po prostu. O nie, wysyła białe. Dobra, także sobie to ulepszymy, żeby wiadomo, nic się tutaj nie przebiło na pewno. I co, zbieramy kaskę po raz kolejny. A nie, nic. Nie, raczej nie ma szans, że coś się przebije. Kolejną rzeczą jest ulepszenie sobie tego. Chociaż czekajcie, 5. runda, czy powinienem już wioskę kupować? To się zastanawiam nad tym. I wydaje mi się, że moje umiejscowienie wioski, a raczej kolejność, w jakiej stawiam wioskę, mogłoby ulec na pewno zmianom, bo wydaje mi się, że ja za późno stawiam wioskę. Że coś po prostu z tą wioską jest nie tak i moim stawianiem, więc jeżeli macie jakąś tam poradę, jeżeli chodzi o tą taktykę, dokładnie o te małpki, to śmiało może możecie pisać, bo możliwe po prostu, że coś tam troszeczkę źle robię. 7. runda, no jeszcze mamy. Ty, i znowu nic nie wysyła. Chyba, że on zbiera na tego, na ulepszenie, bo boi się na przykład, że wiecie, że go zraszuje na przykład jakimiś metalowymi balonami. A w sumie mógłbym spróbować, tylko nie pamiętam, na którym są metalowe. Metalowe będą, nie wiem, 9., 10. runda, coś takiego. Ja mam obyna na metalowe, więc raczej się tego nie boję. No, o, i sobie kupimy to, pięknie. I zobaczcie, jak to fajnie działa, to ulepszenie.
zarąbista jest po prostu. Ta małpka trzyma po prostu tutaj wszystko. Z obynem raczej. Znaczy raczej razem z obynem. Jeju, język mi się plącze jakoś. I teraz przejdziemy chyba... O, już żółte balony od góry idą i ma już rakiet pocy, więc raczej niego nie zraszuje. Kupimy sobie tak, pierwszą wioskę, tylko... gdzie ja ją mogę postawić? Tak, żeby każda... każda małpka mogła bić kamo. Widzę, że nie ma najlepszego miejsca. Szkoda. Dobra. Czyli robimy sobie tak i później kupujemy sobie to. Tylko kurde, aż mnie kusi, żeby sprzedać tą lodową małpkę i postawić ją troszkę bliżej, bo przez to, no przez to jest problem. Że ona nie będzie miała, po prostu nie będzie widziała kamo. Ale z drugiej strony, czekajcie, zrobię to. Po prostu zrobię to. Może to było bardzo głupie i może przez to przegram, ale musiałem to zrobić i teraz mamy 11 rundę, więc sobie powysyłamy cały czas niebieskie balony z tego powodu, żeby mieć radar skaner. Dopiero na 12 potrzebuję, ale chciałem się upewnić, że tutaj nie będzie problemów. I kolejną rzeczą jest postawienie wioski. Kolejnej wioski, tak. I tą wioskę będę chciał jedną zrobić pod attack speed dla moich małpek, albo wystarczy, że dam ją na przykład w zasięgu innej małpki. Czekajcie, ja muszę żółte balony wysyłać. W ogóle nie ogarnęłem. W sumie wiecie co, na razie nic nie stawiam. Na razie to, co mam, powinno mi starczyć, a też chcę sobie pozarabiać troszkę kaski. Gosiu nic nie wysyła, cały czas białe wysyła. A, ciekawe. Czy mogę gdzieś postawić drugą? No, ten obyn, widzicie? Jest problem z placementem obyna, tak żeby dostać jeszcze buffa wioski drugiej. Okej, coś takiego. O, ja białe balony wysyłam niepotrzebnie. Ajajajajaj, dobra, 1000 eko. Zarąbiście. I teraz, o, gdzieś tutaj druga wioska. Cyk. Albo powinienem sobie kupić już tego Tagzona. Nie, przepraszam, Overdrive. To nie jest Tagzone, tylko to jest Overdrive. A gościu na razie niczym mnie nie raszuje, nic tutaj nie wysyła, więc powinienem czuć się w miarę bezpiecznie. Ja tak naprawdę nie czuję się bezpiecznie, bo mam wrażenie, że wystarczy jakiś rush, prosty rush i mam już po gierce. Więc trzeba jakoś inaczej po prostu to rozegrać, ale najlepszą rzeczą, jaką mogę teraz zrobić, to po prostu kupienie tego overdrive'a, bo raczej no nie ma sensu wioski. Trzeba najpierw ulepszyć te małpki, które mam już i dopiero później po prostu... Ty, on nic nie wysyła. Ha, 16 runda. Czyżby się jakiś raz szykował? Mam nadzieję, że nie. Czemu on nic nie wysyła? Dobra, wiecie co? Też nic nie będę wysyłał. Przez chwilę też nic nie będę wysyłał. Drugą wioskę też muszę postawić pod... zaraz zresztą zobaczycie, jaki mam plan. Powiedzmy, tak, żeby łapała tego buffa. O, jest git. I teraz robimy sobie tak. To. Jungle drumsy na pewno. Tutaj mamy trening. I w sumie nic więcej nie mogę ulepszyć. I jeszcze sobie to kupimy. I zaczynamy już spamować po prostu innymi takimi prostymi małpkami, które, zobaczcie, ma na przykład to ulepszenie, kosztuje tylko 80. No kurde, no to jest spoko. Plus, czy ja mam buffa? Tak, mam buffa jeszcze od tej wioski na attack speed. Więc po prostu zaczynamy budować naszą defensywę. I liczymy na to, że gościu mnie niczym takim mocnym nie zraszuje i będę mógł sobie spokojnie tutaj pograć. Chociaż jeszcze potrzebuję pewnej rzeczy, której nie mam postawionej. I jest to małpka pod środkowe, znaczy pod górne drzewko. Tylko gdzie ja ją tutaj wcisnę? Może tutaj? Okej, tutaj gdzieś. Potrzebujemy tego jak najszybciej, bo to będzie też później sobie radziło po prostu lepiej z takimi, powiedzmy, lepszymi balonami. Plus, z tego co widziałem, fajną taktyką, tylko jakiś buff by się przydał. O, dobra, tutaj go sobie postawimy, kolejną. Zrobimy małpkę pod środek. I ona zadaje takie obszarowe obrażenia. Piękna sprawa, naprawdę polecam. I co on ma tutaj? Ma dwa rakiet pocy, ma super małpkę. Zastanawiam się, czy opancerzone BFB by sobie z nim nie poradziło. Kusi, żeby sprawdzić, ale może to zaraz, tylko na początku sobie wezmę te małpki. Tu mamy większy zasięg, to sobie kupimy na pewno. Jak widzicie, cały czas mogę... A, niepotrzebnie to mówiłem. Chciałem powiedzieć, że cały czas mogę wysyłać balony i jednocześnie sobie kupować ulepszenia. No, nie wyszło dokładnie tak, jak chciałem. Dobra, co teraz? Muszę kupić to na pewno. To jest... Za jakiś czas na pewno będę musiał to kupić, żeby po prostu już wszystkie balony... żebyśmy mogli po prostu zbijać wszystkie balony. To jest spoko. O, BFB. O, ale... Chyba próbował mnie zraszować, ale nie do końca mu wyszło.
O, nice try, man, nice try. Dobra, to sobie kupimy. Snowstorm na jakieś późniejsze rusze i tak dalej jest naprawdę zarąbisty, więc warto go mieć. I weźmiemy sobie zwiększony zasięg. Ha. Cyk. No troszkę się zwiększył. O, wow, 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 wow. Co się dzieje? Czemu on traci HP? Co to było? Czemu on tyle HP stracił? Dziwne, bardzo dziwne to było, ale w sumie fajne. Bo to przecież nie ja, ja miałem problemy, tylko on. Ale nie wiem, nie zauważyłem w ogóle, żeby coś się działo. I teraz musimy postawić, no tylko że będzie problem, widzicie, bo nie ma buffów od tego. W złym miejscu wioska jest. Bym musiał kolejną wioskę postawić, na przykład, o, próbuję. Postawić na przykład ją gdzieś tutaj i może pod coś takiego. I teraz możemy sobie stawiać dużo tak shooterów. Mówię, umiejscowienie wioski, zdaję sobie z tego sprawę, że jest tragiczne. Nie musicie mi tego pisać, bo to akurat wiem. Dobra, 22 runda i powoli... A, i powinienem to sobie kupić. A nie, w sumie to nie ma znaczenia, kiedy to kupiłem. I chcę jeszcze postawić coś takiego, faster shooting, żeby coś tutaj po prostu, jakieś obrażenia były zadawane jeszcze z tej strony. I co? On już nie wysyła nic. Może ja też powinienem przestać wysyłać? Która? 24 runda. O, może jakiś zomk wleci. Dobra, tak, tak, sobie zaczynamy ulepszać wszystko. Powoli. Mówię, to jest taktyka, która naprawdę nie wymaga zbyt dużo, więc polecam sobie ją przetestować, bo obstawiam, że większość z was ma wyekspione, nie wiem, tak shootera. Może być z lodową małpką problem, ale lodowa małpka też na samym początku sobie fajnie radzi, więc nie powinno być z tym żadnych problemów. Monkey Town, tego nigdy nie ulepszyłem, ale weźmiemy sobie, kupimy to. O, i teraz wszystkie małpki... Wszystkie balony będziemy mogli zbijać. 26 runda. I czy on będzie chciał mi zrobić DDT Rush? A to się zastanawiam się nad tym. Bo on ma... Aha. Może coś takiego. Kurde. Jestem prawie pewien, żebym się przebił przez niego. No. Nie wydaje się jego jakiś setup taki mocny. W ogóle się nie wydaje mocny. To sobie jeszcze kupimy. Faster shooting. O, zaczął coś tam wysyłać. Dobra, wiecie co? Spróbuję mu coś wysłać, tylko co? Może opancerzonego... Nie, no mohaba na pewno, nie, to już nie ten, nie ten moment rozgrywki. A też chciałbym przetestować tą swoją taktykę i zobaczyć, czy ona jest naprawdę okej. Bo raz doszedłem po prostu do takiej dość dalekiej rundy i udało mi się coś tam obronić, ale i tak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o opancerzonego bada, no to bez piątego tieru, no to będzie ciężko po prostu. Będzie bardzo ciężko to obronić, tutaj nic nie mogę kupić i zbieramy sobie kaskę i czekamy na jego też ruch. Albo wiecie co, powysyłam sobie coś tam. Jeszcze możemy powysłać i tak już mam tyle kasy, że raczej to nic nie zmieni. Okej, jeszcze... Może tutaj? Okej, zrobimy sobie coś takiego i będzie raszyk czy nie będzie raszyku? Nie raszuję. Jeszcze. To sobie kupimy, chociaż i tak przeważnie tego nie używam, więc nie wiem, czy jest sens. 32 tysiące, 41 HP. On cały czas też wysyła różowe balony. Chyba czekamy po prostu oboje do 30 rundy, żeby wysłać opancerzonego bada i zobaczyć, kto sobie lepiej z tym poradzi. Ten piąty tier, gdyby tutaj był, to by było pięknie. No, ale wszystko na razie jest zniszczone. Ten Ice Monkey też sobie fajnie radzi. I nie wiem, czy nie powinienem postawić kolejnego Ice Monkey. Gdzieś na przykład... w tym miejscu. Okej. Okay. Tak, żeby mieć po prostu ten Snowstorm, żeby mieć mniejszy cooldown na tą, na tą umiejętność, żeby gdy mnie gościu zraszuje, to po prostu właśnie DDT albo czymś innym, no to będę mógł jakoś tam odpowiedzieć, albo nie wiem. Dobra, wiecie co? Może jeden? Nie będę ryzykował. Jeszcze nie, jeszcze to nie jest ten moment. Chyba, że on mnie zraszuje, to wtedy muszę wszystkie boosty po prostu, wszystkiego użyć. Od razu. Okej, okay, no nic też nie używam. Co ty stawiasz jeszcze? Aha, małpki, czyli robisz sobie setup pod obronę. No ale bada na pewno tym nie obronisz. Tylko pytanie, czy ja obronię? Co ja mam, co mogę jeszcze tutaj postawić? Mam, a nie mam czwartego tieru kupionego. Dobra, coś takiego. Niech będzie. Kurde, ten moab daleko doszedł bardzo. Za daleko. Dobra, gdzieś mogę jeszcze postawić? Tutaj postawimy sobie kolejnego. O, jeszcze przydałoby się może kupić ciebie, żebyś coś też tam bił, zarąbiście. I mamy 29 rundę, więc się przygotowuję na podwójnego bada.
którego chcę mu wysłać, albo jeden bad i opancerzone DDT. Też jest taki plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. On na pewno też będzie chciał od razu tego użyć, więc zobaczymy, kto po prostu wyjdzie na tym lepiej. Te Moaby, widzicie? Jest problem z Moabami. Ciekawe, czy on to widzi, że mam taki problem ze zbiciem zwykłego Moaba, bo za daleko po prostu są te Moaby. Ale z drugiej strony ja tutaj nic nie mam. Dobra, lecimy. Albo on, albo ja, nie? Krótka piła. Jeden. Drugi. Leci pierwszy. Czy będzie kontraż DDT? O, użył boosta. To spoko. I zobaczymy. Zobaczymy, co gościu tutaj zrobi. Poczekajmy chwilkę. Niech te spajki się po prostu zniszczą. Jeszcze powiedzmy tak z 10 sekund. O kurde, tak właśnie myślałem. O, oni się przebiły szybko. Ej, no nic kompletnie nie udało mi się zrobić. Ale wiecie, co jest dziwne? Że ja wczoraj jak grałem tą taktyką, to ja to skontrowałem. Normalnie DDT mi wchłonął, wchłonął druid. Jedno. I później jakoś to poszło. A tutaj gościu po prostu mnie zraszował tak o. Może za długo czekałem i też powinienem DDT wysłać. Nie wiem, na co czekałem. Trochę popełniłem błąd. No. To był duży błąd, niestety. Także co, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Fajna taktyka, taka prosta, przyjemna, ale nadal czekamy na patcha, po prostu. Nadal czekamy na patcha.